Dawno, dawno temu, 5 października 1961 roku, kiedy jeszcze nie istniały Facebook, Instagram, Messenger i WhatsApp, premierę miał film z piękną Audrey Hepburn w roli głównej. Powstała do tego filmu piosenka. Powstała dla Audrey piosenka. Dla aktorki, która choć nie potrafiła śpiewać, na zawsze już przeszła z tą piosenką i z czymś jeszcze do historii muzyki filmowej. W tym odcinku opowiem wam o śniadaniu u Tiffany'ego, a właściwie o człowieku, któremu ten film i wiele innych zawdzięcza swój urok, elegancję i humor. Ale ten czas leci. Nawet kiedy Facebook wyłącza serwery, to świat pędzi, znowu pędzi. I tak się zapędził, że część mojego podcastowego sprzętu została 2 tygodnie temu w Mławie na Victor Young Jazz Festival. Tak mu się tam podobało, mojemu sprzętowi. No a ja pojechałam dalej, dlatego trochę zajęło, żebym go odzyskała. Nic jednak nie dzieje się bez przyczyny, skoro możemy się dzisiaj słyszeć, a w dniu premiery tego odcinka, czyli 5 października, urodziny ma też film Blake'a Edwardsa, Śniadanie u Tiffany'ego i zaraz o nim. W międzyczasie z lata zrobiła się jesień, słuchaczy podcastu Score and the City też przybyło, także poza granicami Polski, z czego się bardzo cieszę. No a wszystkich, którzy chcą być tutaj na bieżąco i jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do tego, aby podcast subskrybować tam, gdzie lubicie słuchać, na Spotify'u, na YouTubie, na Apple Podcast, Google Podcast. Podcastu można słuchać bezpłatnie i tak będzie. Jeśli się on wam podoba, to przypomnę, że można dołożyć mały swój wkład w jego powstawanie, to znaczy postawić nam kawę, wirtualną kawę w serwisie Buy Coffee. Tu bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie dotychczasowe wsparcia, bo to jest platforma wsparcia twórców. No i zapraszam, jeśli ktoś chciałby jeszcze taką kawę nam ufundować, a w zamian przypomnę, że możecie tam też w takiej notatce drobnej, którą można zostawić, zaproponować jakiś temat do kolejnych opowieści. Mnie natomiast można łatwo znaleźć na Facebooku i na Instagramie, oczywiście pod warunkiem, że działają. Kiedy kręcono Śniadanie u Tiffany'ego, nikt o mediach społecznościowych nie słyszał, a przecież Holly Golightly, czyli główna bohaterka tego filmu, jest bardzo, bardzo, jakbyśmy to powiedzieli dzisiaj, instagramable. O tym, że ten odcinek na ten temat zrobię, wiedziałam bardzo, no bardzo dawno temu już. Jeszcze zanim w ogóle powstał podcast. To było wtedy, kiedy porządkując dom w samym środku pandemii, słuchałam opowieść za opowieścią znakomitego podcastu Spoiler Master Michała Oleszczyka. I to jest sezon 2, odcinek 20 właśnie o Śniadaniu u Tiffany'ego, w którym Michał opowiada o kulisach powstania filmu, o trudnościach przeniesienia na ekran opowiadania książki Trumana Capote'ego, o porankach na planie bladym świtem, kiedy zamykano 5. Aleję. Krótko mówiąc, o jednym z najważniejszych nowojorskich filmów wszechczasów i na pewno jednym z najbardziej nowoczesnych filmów początku lat 60. Ten odcinek Michała Oleszczyka i cały jego podcast Spoiler Master gorąco wam polecam. A ja o Henrym Mancinim, o kompozytorze. Jednym z moich ukochanych kompozytorów filmowych, absolutnie wyjątkowym artyście i znaczącym artyście dla całego gatunku i kolejnych pokoleń twórców. Henry Mancini, niech nas oczywiście nazwisko prowadzi tam, gdzie powinno, był dzieckiem włoskich imigrantów, którzy do Ameryki przyjechali z Abruzji,
I muzyka w jego życiu właściwie była od zawsze. Marzył o tym, żeby zostać muzykiem już jako mały chłopiec. Ojciec namawiał go do tego, żeby się tej muzyki uczyć i nią interesować. Zaczął grać najpierw na flecie. Zresztą występował też z ojcem w zespole, który towarzyszył różnym uroczystościom, także włoskim i polskim, weselom. Od 12 roku życia grał na fortepianie i też jako nastolatek zainteresował się sztuką, która będzie mu towarzyszyć potem przez całe życie. Okaże się, że jest w tym naprawdę wybitny, a mówię o sztuce aranżacji. Ukończył Juilliard School, to jest taka bardzo prestiżowa wyższa szkoła muzyczna w Nowym Jorku. Był w wojsku, najpierw w siłach powietrznych, potem w piechocie i tam też nie przestał uprawiać grania i muzyki. Wiele ważnych takich kontaktów i znajomości właśnie pochodzi z armii, no, między innymi Glenna Millera. Poznał w Air Force Band. Po II wojnie światowej dołączył zresztą do jego orkiestry i tam też poznał swoją przyszłą żonę Jeannie O'Connor, która była aktorką i wokalistką. To był ważny związek dla twórczości Henry'ego Mancini'ego i ten wątek rozwijam trochę bardziej w takim odcinku, który zatytułowałam Love Story, czyli jak kochali kompozytorzy i opowiadam tam o miłościach, między innymi Ennio Morricone i Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i właśnie Henry Mancini i Jeannie też się tam pojawiają, więc odsyłam was do tego odcinka. No ale ona rzeczywiście, zdarzało się, że oglądali razem filmy przygotowując się do kolejnej pracy Henry'ego Mancini'ego. Tak też było przy okazji śniadania u Tiffany'ego, bo to Jeannie wskazała Audrey, czy upewniła Mancini'ego, że Audrey Hepburn będzie w stanie zaśpiewać piosenkę Moon River w tym filmie. I on też często powtarzał, że żona jest pierwszym krytykiem, a inni mówili, że on pisał muzykę jej uszami. Bardzo pięknie. W 1952 roku Mancini rozpoczyna swoją pracę dla studia Universal i tam też między innymi opracowuje kompozycje do bibliotek muzycznych, tak popularnych i w tamtych czasach i dzisiaj również. Wiele jego kompozycji z tamtego okresu wciąż w tych bibliotekach jest, a potem z Universalu odchodzi i zaczyna się jego przyjaźń artystyczna i nie tylko, bo to jest rzeczywiście przyjaźń do grobowej deski, właściwie do tego ostatniego momentu, kiedy Henry Mancini odchodzi, leżąc bardzo chory w łóżku i towarzyszy mu właśnie ten człowiek, z którym spędził ponad 30 lat i 26 filmów, czyli Blake Edwards. I to poza śniadaniem u Tiffany'ego jest także Różowa Pantera, Dni Wina i Róż, Przyjęcie, Wiktor Wiktoria, no i produkcje telewizyjne, w tym bardzo znana produkcja, również z powodu muzyki, Peter Gunn. Pamiętajmy jednak, że Henry Mancini to nie tylko twórczość Blake'a Edwardsa, to także Hatari, to także Szarada, to także niezwykle popularny również w Polsce serial Ptaki ciernistych krzewów. No i jakaś w ogóle nie do ogarnięcia umysłem przeszeroka działalność właśnie aranżerska, orkiestracyjna, działalność w studiu nagraniowym. Nagrał ponad 90 albumów we wszystkich możliwych stylach, od jazzu po klasykę. Współpracował z największymi, między innymi Frankiem Sinatrą czy Bobbym McFerrinem. Bardzo regularnie koncertował, występował z londyńską orkiestrą symfoniczną, z królewską orkiestrą filharmoniczną, z filharmonikami z całego świata, z Izraela, z Los Angeles, ze słynną Boston Pops Orchestra.
No i właśnie, i ta działalność aranżerska w jego życiu. Ja wam powiem tylko jedną rzecz na dowód, jak genialnym aranżerem był Mancini, a to jest w ogóle temat na osobny odcinek, żeby opowiedzieć o tym, co aranżer robi muzyce, jak nadaje jej kolorów i przestrzeni. W 1962 roku Henry Mancini wydał na fali tego swojego zainteresowania sztuką aranżacji taką książkę, która nazywała się Sounds and Scores i była praktycznym przewodnikiem czy podręcznikiem właśnie do profesjonalnej orkiestracji. I z tej książki uczą się do dzisiaj kolejne pokolenia kompozytorów muzyki filmowej. I nie tylko. Henry Mancini zresztą bardzo mocno zawsze młodych wspierał, trzymał za nich kciuki i służył radą i tym też się do dzisiaj zajmuje fundacja jego imienia, którą zawiązano po jego śmierci. Zdobył 20 nagród Grammy i 4 Oscary. 2 z tych Oscarów to jest film Śniadanie u Tiffany'ego. Jeden za muzykę oryginalną i drugi za piosenkę Moon River. Odszedł w 1994 roku. Odszedł nie tylko jako absolutnie wielki muzyk, wielki również wzrostem, ale także jako piękny człowiek, który kocha dobre jedzenie, narty, wino. Oczywiście piękne melodie, jak Puccini mówił, że poluje całe życie na piękne kobiety i piękne melodie. Był romantykiem. To takie włoskie. No i zostawił swoją muzykę nie tylko w kinie i nie tylko w salach koncertowych, ale no właściwie wszędzie. Ona weszła do popkultury. Wystarczy sobie przypomnieć Różową Panterę z tym słynnym motywem, który jest jednym z nielicznych przykładów w muzyce żartu, dowcipu, zaszyfrowanego w nutach, czyli to nie jest taka muzyka satyryczna, która nas rozbawia jakby tym, że jest nieczysta albo jakaś taka koślawa, ale to jest taki żart inteligentny, bardzo, bardzo inteligentny. Tak samo jest zresztą z serialem Peter Gunn, który gdzieś tam jest i był referencją do całej bondowskiej muzyki, która się chwilę później narodziła. Każdy szanujący się DJ sięga po Henry'ego Manciniego i gra na nowo. No a co było ze śniadaniem u Tiffany'ego? Już zdradziłam, że to, żeby Audrey Hepburn zaśpiewała w tym filmie, ale zaśpiewała tak naprawdę, to nie było łatwe zadanie. Ona sama się zresztą wzbraniała, bo wiedziała, że jej talent wokalny jest, no mówiąc łagodnie, mały. Ale Henry Mancini wspierany przez żony zdołał aktorkę namówić i napisał dla niej tę piosenkę w taki sposób, aby ona rzeczywiście mogła to zrobić. No i ona zaśpiewała. Pamiętamy tę scenę, kiedy Audrey Hepburn jako Holly Golightly, akompaniując sobie na małej gitarze, śpiewa Moon River. Natomiast producenci wcale nie byli zadowoleni z tego, jak to wszystko wyszło i po pokazach kolaudacyjnych powiedzieli, żeby się tej piosenki pozbyć. Nawet, żeby się pozbyć tej cholernej piosenki. Całe szczęście na jednym z tych pokazów była również Audrey Hepburn i miała jakąś w sobie wielką odwagę, żeby powiedzieć po moim trupie, że to jest piosenka, która tam absolutnie musi zostać. Dla Henry'ego Manciniego właśnie Audrey Hepburn z tą swoją niedoskonałością wokalną była największą inspiracją. Jej urok, jej rola, ale także to, jaka ona była. Zresztą zobaczył Henry Mancini ją wcześniej w filmie Funny Face i to był największy taki guzik włączający Moon River. Moon River, która to piosenka powstała, jeśli wierzyć słowom samego kompozytora, w zaledwie 30 minut w tej swojej podstawowej wersji. Ale to nie jest banalna, prościutka piosenka. I to najlepiej widać, kiedy śpiewają ją inni.
To jest piosenka, którą nieumiejąca śpiewać Audrey Hepburn dała radę wykonać pięknie. Ale to też jest piosenka, która staje się wielkim songiem, jeśli trafi w ręce artysty, wykonawcy, który tego głosu ma znacząco więcej, bo ma naprawdę niebanalną muzyczną konstrukcję. I ta jej wielkość trzeba wydobyć. I ona jest wielka zarówno wtedy, kiedy słuchamy Audrey Hepburn, ale umówmy się, ona jest jedyna w swoim rodzaju, ale także wtedy, kiedy dzisiaj interpretują ją na nowo inni i kiedy interpretowali także w przeszłości, bo przecież również Frank Sinatra Moon River śpiewał często i chętnie. W tworzeniu Moon River dla Henry'ego Mancini'ego ważna była atmosfera, nastrój, klimat. Od tego on w ogóle zaczynał pracę przy każdej kompozycji właściwie. Najpierw szukał tej aury, a później wypełniał środek. Autorem słów do Moon River jest Johnny Mercer. To jest osobna w ogóle historia i nadająca się na kolejny odcinek życia i twórczość tego amerykańskiego librecisty, wokalisty i również kompozytora, giganta piosenki filmowej i nie tylko filmowej. Dla niego z kolei te piękne słowa dalekie od Nowego Jorku, bliższe Georgii, skąd pochodził. Inspiracją dla Mercera był jego rodzinny dom i po sukcesie filmu władze regionu nawet zmieniły nazwę tamtejszej rzeki na Moon River. Tak to było. Ale jeszcze jedna ważna rzecz, która się wydarzyła później, bo Henry Mancini i Audrey Hepburn spotykali się później jeszcze w pracy kilka razy, a ona zapałała jakąś taką wielką miłością do kompozytora Moon River, Śniadanie u Tiffany'ego. I tę miłość bardzo publicznie i chętnie deklarowała. Jest autorką takich cudownych słów o muzyce filmowej i o pracy kompozytora. Myślę, że przytaczałam je tutaj już kiedyś, ale nigdy dosyć. Porównała film bez muzyki do samolotu bez paliwa, bo wtedy nawet jeśli maszyna jest najpiękniejsza na świecie, to nie jest w stanie się wznieść w powietrze. I napisała taki list do Henry'ego Mancini'ego, gdzie padają takie słowa: ty nas unosisz. Wszystko, czego nie możemy wyrazić słowami ani pokazać akcją, ty robisz za nas. Żona Henry'ego Mancini'ego ten list po śmierci kompozytora przechowywała bardzo starannie jako taką cenną pamiątkę. Słyszę Moon River stale, i wy pewnie też, i w innych filmach, i w radiu, i w telewizji, i na płytach. A propos filmów, to w podcaście Score and the City nie mogę nie wspomnieć o seksie w wielkim mieście, o Sex and the City, bo tam jest taka scena, kiedy Mr. Big oświadcza Carrie, że wyjeżdża z Nowego Jorku. Słuchają wtedy z płyty gramofonowej Moon River i to Moon River się zacina, ta płyta się zacina i tak też ich związek, ich relacja zostaje w takim urwaniu i nie wiadomo, co będzie dalej. Słyszę to Moon River, potrafię zaśpiewać, ale ani tak jak Frank Sinatra z wielkim głosem, ani tak jak Audrey Hepburn z głosem Audrey Hepburn. To jest przebój. I to jest przebój, który też jakby pokazuje nam, jak napisać przebój. Jeśli napiszesz dobrą melodię, użyj jej przynajmniej kilka razy, żeby widzowie byli w stanie zapamiętać, radzi Quincy Jones. I mówi jeszcze ten legendarny amerykański producent i kompozytor, że należy bardzo uważać, bo jeśli przyśnią się jakiemuś twórcy piękne rzeczy, a później ich nie zapisze szybko, to te wszystkie najlepsze melodie płyną do Henry'ego Mancini'ego. Tak bardzo znany był w środowisku właśnie jako twórca melodii, jako autor tych tematów, które my podchwycamy i zapamiętujemy już na zawsze. Tam w Moon River
jest rzeczywiście fraza, którą Mancini powtarza, abyśmy nie tylko je zapamiętali, ale też już później na zawsze kojarzyli tę piosenkę z danym momentem, z filmem oczywiście i z własnymi emocjami. Niezwykła to jest ballada, kwintesencja klasy, ale z nutką dystansu, jak zawsze u Manciniego. Piosenka marzycieli, ludzi, którzy chcą więcej i nie boją się o to poprosić, nawet kiedy mają tylko kilka dolarów w kieszeni. No to parafrazując imię i nazwisko bohaterki śniadania u Tiffany'ego, let's go lightly. A ja wam życzę pięknej jesieni i życzę wam, żeby ktoś na was patrzył tak jak Audrey Hepburn patrzyła na Henry'ego Manciniego. In style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going, I'm going your way. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend.